Cześć wszystkim! Niedziela, godzina 12.00 i trzeci i ostatni odcinek z podróży dookoła Polski na smalcu zamiast oleju roślinnego. Dzisiaj przede mną, no słuchajcie, nie lada wyczyn, bo ponad 500 km z Prudnika do Kostrzyna nad Odrą. Ja wiem, że jest krócej, ale jak pojedziesz sobie wzdłuż granic, to wychodzi ponad 500. Dlaczego nie lada wyczyn? Jeżeli nie oglądałeś poprzednich dwóch odcinków, to powiem tak, ciśnienie oleju już praktycznie nie gaśnie poniżej 2000 obrotów. Zobaczymy dzisiaj na zimnym. Stacyjka się rozwala, a ja tak naprawdę mam już serdecznie tego dość, bo zamiast spędzać 8-9 godzin w aucie dziennie, tak jak chciałem, spędzam ich 12-13. Natomiast jeżeli Bunia dojedzie na własnych kołach z powrotem do Kościerzyny, przysięgam, będę całował ją w znaczek. Jest godzina 8.04. Tak późno? No nie, słuchajcie, 6.30 wstałem. Zszedłem, zrzuciłem swoje rzeczy, bo widać plecaczek. Zrzuciłem swoją torbę, o tam leży. Dobra, żeby nie było. Coś musiałem mieć do spania, nie? Włączyłem switch do nagrzewania smalca. No i co? Poszedłem zjeść śniadanie i teraz tak naprawdę można spróbować ją odpalić, chociaż nie wiem, czy chcę. Akcja. No, akcja polega na tym, że przede wszystkim możemy się spotykać z widzami. Ja mogę spotykać się z widzami. Dzisiaj supportuje mi moja menadżerka, ostatnio była asystentka, natomiast to nie jest istotne. Istotne jest to, że muszę się z tym borykać. Genialne jest to, że to jest piąty dzień podróży, gdzie świetnie wyczuliście klimat wakacyjny, świetnie wyczuliście klimat tego i o ile w Bieszczadach było bardzo dużo osób, bym powiedział, że było set osób, o ile w Zakopanem było kilkadziesiąt, to tyle wczoraj w Prudniku, puch, mega ekipa. Co będzie dzisiaj w Kostrzynie nad Odrą? No ja się tylko mogę domyślać. I zasada jest taka. Jak nie dojadę na kołach, to przyjadę lawetą i na to najbardziej mi zależy. Natomiast wizja, jaka się zbudowała wokół tego auta, no to już jest gruba rzecz. Dlatego, że chcę stworzyć w tym momencie auto dla widzów jako jeden z fajniejszych projektów Touringa E36, jaki był gdzieś tam w Polsce. Nie jakieś przesadzone moce, nie, absolutnie nie. To ma być auto ekonomiczne, wygodne, na pewno zwracające na siebie uwagę, komfortowe i z takim mega pazurem. Dobra, słuchajcie, pitu. Palżeś tą maszynę, palę, ustawiam nawigację, jadę z wami. Już wczoraj w ogóle coś zaczęło stukać, w ogóle wczoraj wszystko było źle, wszystko było nie tak. No i to zmęczenie, słuchajcie, zmęczenie w momencie, kiedy okej, jest klimat, tu klimat działa, jest klimat i tak dalej. Natomiast po to wyłączam klimę i nie używam klimy, żeby tak naprawdę... wyłącz guzik, moc... w lewo. Po to nie używam klimy, żeby nie obciążać układu chłodzenia, żeby woda bardziej odbierała ciepło z smalcu, z motodoktorem i tak dalej. Dobra, pytanie pierwsze, czy dzisiaj zadziała nam bez zarzutu? O! Stacyjka zadziałała bez zarzutu. Na start mamy dzisiaj 60 km po zatankowaniu. No i porannie ciśnienie oleju zgasło. Zobaczymy, za ile się zapali. Czyli jak gaśnie po odpaleniu, to znaczy, że już na tyle się trochę rozgrzało, że mógł mokrego zaciągnąć i jest ok, ale jak już się bardzo rozgrzeje, to już nie jest ok. No generalnie to znaczy, że ten silnik się podciera od 2000 km. Zaciera, podciera, to jest znowu to samo. Turli lej. Słuchajcie, kupawkę dostaję po tylu kilometrach. Natomiast wiecie, odwieczne pytanie, które sobie zadajecie od 3 dni, to ile taki motor zacierając się wytrzyma? W sumie nasunęła mi się jedna taka bardzo fajna konkluzja związana z całą sytuacją. Dlaczego konkluzja? Niepotrzebne nam wielkie pieniądze. Muszę obiektyw wytrzeć, ale dobrze, przy następnym ujęciu wytrę. Pamiętacie, jak kupiłem w 2017 BMW E34 540 do swojej kolekcji, czyli 4.0 V8 Smoka za kupę hajsu? No to bo kupa hajsu to była, nie? Miał być w dobrym stanie. Za 600 metrów skręć w prawo. Dobra, no właśnie. I kupując to BMW sobie przejechałem 200, 500, 1500, 2000 km, a z któregoś dnia jadąc z miłośnikową do siebie na rancho, z tune-upu jechałem i usłyszałem takie puk. Mówię, what the fuck? Skręć w prawo. To przecież brzmi to jak pan Panewka, nie? Co się okazało? Ten samochód zacierał się od samego kupna, tak naprawdę zacierał się z 3-4 tysiące kilometrów, ponieważ właściciel, który go miał, oddawał go na serwis byle gdzie i ten pan z byle gdzie uszczelniał drugą miskę olejową i nawalił tyle silikonu, że zatkało smoka. I ten samochód nie miał ciśnienia oleju, tylko kontrolka ciśnienia oleju nie działała lub magik,
coś nabroił i wyłączył tą kontrolkę, ten co to serwisował, więc prawdopodobnie smog przejechał no minimum 3000 km i to nie była grzeczna jazda w tej V8, no bo wiecie, no, kto nie ma pokus, nie? Tylko tutaj nie mamy oleju, tu mamy smalec zmieszany z mototraktorem i kiedy widzę ten postęp codzienny, szybsze zapalanie się kontrolki, wczoraj rekord to było 2,5 tysiąca i ona nie gasła, wow, ale tu w Czechach jest wesoło, ta przez Czechy jadę, kawałkami tam prowadzę, żeby ominąć jakieś brzydkie drogi, kiedy widzę ten postęp dniowy, z dnia na dzień, po prostu jest człowiek przerażony, ale ile, nie wiem, ja powiem szczerze, przecież jak 2 lata temu objeżdżałem, to nic takiego się nie działo. Trochę oleju dolałem, to sprawdziłem, to tam świece wykręciłem i tak dalej. Tu nawet nie ruszam tego, jakby to nie ma w ogóle sensu. Jakby to chyba najmniejszy problem, że silnik podszarpuje, nie? To jest najmniejszy problem. A, zapomniałem powiedzieć. Już 8.40. Dobra, fałszywy alarm. W sensie wbiło się trochę. Ej, pogadajmy chwilę, bo to przecież fura dla was, jak to zrobić, bo muszę się zagadać czymś, żeby nie było, bo 32 stopnie na dworze, teraz na chwilkę zamknąłem okna, co chwilkę muszę otwierać okna, wyłączać klimę, wyłączać klimę, wyłączać, wyłączać i włączać, włączać temperaturę na maksimum, żeby wodą schłodzić olej. Słuchajcie, ja mam taką wizję, muszę z tapkarem przedyskutować, żeby cały szary środek plastikowy, czyli do słupków, łącznie z deską rozdzielczą, pierwszy raz w takich akcjach, oprzeć skórą. Chciałbym, żeby ta skóra była ciemnobrązowa. Czarna tutaj kokpit, żeby został. Siedzenia, żeby były czarne tutaj po bokach. A tutaj chciałbym brązowo-białą kratkę, czyli skóra i biała kratka tutaj, biało-brązowa. No i wszystkie słupki tutaj, to wszystko chciałbym mieć w kolorze czarnym, czyli Alcantara, etc. Ewentualnie jeszcze chodzi mi flokowana deska rozdzielcza, czyli obszyta skórą, szara część, a czarna wyflokowana. To jest jedna z propozycji. Z zewnątrz widzi mi się ładne kłeło, takie 18, wyspawany cały ładny układ wydechowy, nie za głośny, bo to wiecie, 1,8 czy potem może 1,9 to będzie, tam sto parę koników, to nie urywa głowy. Myślę o kolorze i kolor mi się tutaj skleja w wizję z wnętrzem, żeby kolor był pierwszy raz brązowy, a wtedy felgi, żeby były srebrno-złote i żółte na przykład światła, taki wiecie, trochę old school style, nie? Ewentualnie może troszeczkę błotnik poszerzyć, no coś w ten styl. Tak, żeby to auto było na co dzień, żeby służyło, żeby nie trzeba było, wiecie, naklejać naklejki z drogi TDD, bo jadę na glebie. I żeby to było z głową. Fajne jest to, że głośniki są z tyłu w bagażniku, to jest fajne w Turasach. Może jakiś do tego gadżet w postaci właśnie telewizora wyjeżdżającego, żeby, wiecie, trochę można sobie na camping tym pojechać, jakieś siedzonka zrobi miłośników 4 kółek, M4K garaż, jakiś stoliczek i można sobie będzie gdzieś wjechać na camping, cyk, otwierasz bagażnik, mały telewizor się wysuwa, drugi akumulator i sobie oglądasz telewizję, no bo tak mnie zasugerowały te głośniki w dachu, nie? Nie wiem, tak sobie myślę, w tej kwestii w tym momencie możesz wcisnąć pauzę przez chwilę i pomyśleć, czy widzisz to moimi oczami, czy tego nie widzisz. A wolę teraz tak gadać, bo jak dojadę do pracy, to już chłopaki nic nie będą mieli do powiedzenia za bardzo i tylko powiedzą, no tyś, ty oszalał. No i pod maską chciałbym zrobić... Dotrzesz do miejsca docelowego. Dobrze. I pod maską chciałbym zrobić w miarę taki clean look, ale nie jestem do końca przekonany, bo skoro ma być oklejane, no to wnętrze nie będzie oklejane, więc to w sumie inna komora silnika będzie granatowa. Albo ewentualnie po prostu ładnie wszystko mieć wyczyszczone, bo tu nie ma żadnych obudów i tak dalej. Tak mi chodzi po głowie. Jezus, wiesz, jak ja się stresuję, jak ja się pocę, jak się ze mnie leje. Ciekawe w ogóle, obstawiajcie, też jak już piszecie ten komentarz, obstawiajcie, ile łysy schudł przez te 5 dni. Nie piję alkoholu, piję wodę, spożywam maksymalnie 1000 kalorii dziennie, udaje mi się jeszcze zrobić spacer do 5 km, nie pytajcie kiedy, w międzyczasie po prostu. Więc myślę, że to nie jest za mądre i za zdrowe, ale ja sam nigdy nie byłem mądry. Słuchajcie, no niedziela, no dzień drugi, no co ja mam powiedzieć, no, padam na ryja, natomiast gwoli ścisłości i wszystkim innym akcjom,
Też pamiętajmy, że cały czas jak kupujecie auta, no bo to też zawsze wszystko o autach jest mówione i teraz będzie płatne lokowanie produktu, no ale bez nich nie byłoby takich super akcji, gdzie można zrobić grubo syto i czubato fajną furę. Mamy na przykład Car Verticala, czyli taka pomoc przy zakupie samochodów, płatny raport, sprawdzenie numeru VIN, czyli podajesz numer VIN, kupujesz raport i tam widzisz, czy auto było bite, ile miało przebiegu. Jeżeli auto jest z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, to bardzo często pojawiają się zdjęcia, jak było uszkodzone, co mu było i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jedna rzecz, która fajna jest w Car Verticalu, która się poprawiła i cały czas dąży do usprawnienia, to jest to, że jeżeli, nie wiem, przyjdzie Wam pusty raport, niepełny i tak dalej, to od razu z automatu Car Vertical mówi, że jakby nie ściąga Wam kasy albo daje Wam raport drugi gratis. Więc to jest od siebie, a jak naprawdę nie będziecie zadowoleni, to możecie napisać na support i po wypełnieniu formularza, bo to jest taka fajna rzecz, no dostajecie formularz, który macie wypełnić, odesłać i oni Wam zwrócą kasę, więc jesteśmy na zero. Natomiast w przypadku takich aut jak miałem, rama i tak dalej, to pamiętacie, że co wpisałem VIN, to wyskakiwało. Nasza Skoda Scala po wypadku od razu wyskakiwała, jak klient skasował i przebieg, i kwota tego wypadku, i tak dalej, etc., etc. Ja wiem, że to są informacje, które teoretycznie można by znaleźć w sieci, natomiast trzeba umieć szukać. Car Vertical to jest taka już wtyczka, która jest, taka strona, która jest pospinana z różnymi instytucjami na całym świecie, która od razu przeszukuje to z automatu, taki płatny Google motoryzacyjny powypadkowy, więc słuchajcie, link macie w opisie i lecimy, no i zostańcie do końca, bo ja nie wiem, co się wydarzy, a też pamiętajcie, że na końcu będą, no, fajna strefa, fajna okazja Allegro, jeszcze warto to mówić, no to co, lecimy dalej i zobaczymy, co się dzieje. Pierwszych przygód ciąg dalszy, godzina 11, jakieś dziwne info dostałem, idę sprawdzić, co jest mojemu bolidowi młodzieży wiejskiej. Panie, lampa panu wisi. Oj tam, panie, z zaczepu się wypięła. Samochód musi być trochę niebezpieczny, prawda? Aha. Jo, żeś naprawił to. Dobra, i tak zderzak będę zmieniał. Co tu chodzi? Znaczy, no nie ma zatrzasku, to widzę. Teraz na złość nie chcesz wypaść, tak? Naprawiłem to wideo. Jeszcze 340 km przede mną. Jakaś masakra. Wiecie, co powinno być karane? Nierozmawianie przez telefon, bo dzisiaj wszystkie te auta są tak wywalone ekranami i tak dalej, że to jest bez sensu. Tylko jeżdżenie z pełnym pęcherzem powinno być zabronione. Najgorzej, Jelenia Góra, 300 km przede mną do celu i 31,5 stopnia. To jest coś, co morduje ten silnik, morduje ten samochód. Lampa Aladyna gaśnie przy 1,5, nie? Ach, 1700 gdzieś. Straszne. Czyżby po małej przerwie początek końca? Zobaczcie. Dopiero przy 3000 gaśnie, a przede mną jeszcze 200 ileś kilometrów. Czyżbym ubił to w pierwszych minutach filmu? 13:40. To ja mogę dojechać już punktualnie, dzień dobry. Chyba nie z nami. Cześć. Witam. Patrzcie, nawet lornetkę sobie przygotował. Tak, z godzinę stoimy na parkingu. Tak, dzisiaj... No bo ja muszę chłodzić, bo ja już, wiesz, mam motor przetarty. Ja wiem, czaliśmy się cały czas. Uciekałem tej siódemce, bo się boję siódemek czarnych. No, więc widzicie, to tak wygląda, jak wy polowaliście na mnie, więc muszę się zatrzymać, chwilę pogadać, potem jadę dalej. I żeby jeszcze motor chciał jechać. 14:11, za mną dziś zrobione 300 km. I odprowadza mnie do Żar. Do Żar zostało mi 17 km. Po drodze ekipa, jaką widzieliście widzów, ale odprowadzają mnie w 3 samochody. Zaraz z tego, co wiem, dołączy jeszcze. No zobaczymy. No, jest fajnie. Ciepło jest, tak? 34 stopnie, więc jest ciepło. Idealna, słuchajcie, pogoda na przygodę z zatartym motorem. Nie wiem. Tutaj totalnie nie wiem. Natomiast w niedzielę
kiedy wy to oglądacie w niedzielę, ale poprzednią niedzielę albo dwie niedziele temu, szukajcie odcinka z Isettą, z BMW Isettą, takim małym, co byłem u Patryka Bikiciuka. Tam jeszcze możecie zadecydować, słuchajcie, czy zrobię challenge w przyszłym roku i wezmę od niego tą Isettę, przygotujemy ją i objadę Isettą, czyli malutkim bolidem 300, całą Polskę dookoła, trochę prostsze trasy, ale to oznacza, że będzie dużo więcej spotkań, bo taka podróż potrwa, no nie chcę kłamać, ale minimum 10 dni, no bo to chyba więcej jak 60-70 nie jedzie, a trzeba zrobić 3000 km, więc słuchajcie, czemu nie, ja lubię wyzwania, no i to też zawsze pretekst, żeby się spotkać, nie? Ale mi buzuje głowa od pomysłów, co by można z tym autem zrobić. I też buzuje mi głowa, jak bardzo będę miał przewalone, jak zastuka i zrobi bum i będę musiał sprzątać na ulicy. Będę miał. 15.20, umiera z przemęczenia, ale muszę wam coś pokazać, słuchajcie. Muszę wam coś pokazać, bo to jest piękne. Śledzi mnie, widziałem. To jest piękne, ja to zabieram, zamykamy się. Dobra, trzymaneczko. Cześć. Cześć. No to też jest ładne, ale to jest piękne. Jeju, jeju. Takie musi trafić kiedyś do mojej kolekcji. Dobra, piąteczka, jadę dalej. 17.17. Nawet woda zaczęła mi się podgotowywać, więc wyobraźcie, teraz w cieniu jadę, więc jest spoko. Więc wyobraźcie sytuację przy 33 stopniach jechać z otwartymi oknami i puścić gorący nawiew 40 stopni do środka. Za 9 minut dojeżdżam do hotelu, odpocznę. Za 600 metrów skręć w prawo. Odpocznę chociaż godzinę i coś czuję, że tutaj mnie spotka srogo dużo widzów. Natomiast to jest fenomen, nie? Ja faktycznie chyba w tym odcinku doczekacie, że to auto będę całował znaczek, jak dojedzie. Natomiast jak nie dojedzie, to skręć w prawo. To i tak je lubię. 2,5 tysiąca kilometrów za mną na Smalcu, z czego dodać należy tamten odcinek testowy, 200 parę kilometrów, pamiętacie? Więc tak to wygląda, nie? Tak to wygląda i zobaczymy. Dobra, pogadamy, jak będę na miejscu już przed wyjazdem. Jutro najbardziej spocony będzie wyjazd, jaki może być, bo to i tak jest fenomenalne, żeby to jeszcze żyło. Ale wiecie, mam 10 km do celu, więc mogę. Wyszedłem sobie na kroczki, żeby jeszcze dostukać kilometrów przed spotkaniem, a zostało mi 20 minut do wyjazdu. Serio, to się stresuje. Właśnie dlatego na miłośnikach chciałem takie vlogowe bardziej to nagrać, niż takie moto w pełni, bo żebyście też widzieli, że to wszystko nie jest takie proste od kuchni. Monia też się denerwuje, bo nie wiem, czego się spodziewać po wczoraj. A wczoraj ledwo ogarnąłem to psychicznie, a dzisiaj jestem jeszcze minus 20% mocy obywatela. Zobaczymy. Takie to moje i wasze M4K. Dramat, zostało nam 4 minuty do celu. Słuchajcie, ciśnienie oleju już praktycznie nie chce w ogóle gasnąć. Mimo że auto stało się, wychłodziło. Zobaczcie, 2,5. 2800 dopiero gaśnie. Czy łysy wróci kiedyś do domu? Nie wiem. Słuchajcie, co tu się dzieje w Kostrzynie? To chyba zostanie tylko w Kostrzynie, nie? Muszę gdzieś się ułożyć, bo bardzo dużo ludzi przyjechało. Znaczy bardzo dużo, dzień dobry. Bardzo dużo to jest mało powiedziane, ale to zresztą zaraz zobaczycie. Cześć chłopaki, chcecie kogoś pozdrowić? Nie. Wszystkich. Pozdrowić? A gdzie ty przejechałeś? Wiesz, gdzie przejechałeś? Mhm. Tutaj nawet moja babcia mieszka. Aha, super. A oglądasz tego pana? Dużego? Super, topiona. Ach, jest pan.
to pytać, to muszę je zadać. A ty first pub? Nie wiem, to się. A, głupie pytanie. Pozwól. Sam sobie znasz odpowiedź. O, przetarł. Musi być. O. Mamy to. Klasa. Dzień dobry. Ostatni dzień. Jak się czujesz, Michu? Powiem wam strasznie, jest godzina 7.40. Wstałem, to się domyślcie. Od 20 minut się już grzeje. Czy jest straszny burdel w aucie? Nie, tylko parę puszek i tak dalej, więc to się pozbiera. Prezenty od widzów. Tu torebeczka z upominkami. Tu ktoś z Czech przywiózł coś. Tu przetwory, tu wiadomo co. Na lepsze samopoczucie. Tutaj widz bardzo fajnie dał na Engine Flash. No fajnie, ale jakbym teraz płukankę silnikową wlał, to już by była ostatnia rzecz, jaką mógłbym zrobić, żeby się zabić. W sensie, żeby zabić motor. Natomiast co? Jakby ja uważam, że misja zrealizowana. Niezależnie od tego, czy dojadę do domu. Ja wiem, że jak nie dojadę do domu... Czekajcie, muszę wyłączyć. Ja wiem, że jak nie dojadę do domu, to misja teoretycznie przez was nie będzie zaliczona, bo nie pojechał dookoła Polski. Dla mnie jest zaliczona wtedy, kiedy mogłem się z wami wszystkimi spotkać. Dzisiaj lepiej odpalił, bo ostatnio był taki dźwięk, jakby szklanki się napełniały, nie? Jakby się nie napełniły szklanki, było takie bu 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 bu. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, oczywiście skróciłem tą trasę, bo ona miała mieć 3,5 tysiąca kilometrów. Zrobię koło 3, bo mam zrobione 2550 na chwilę obecną. Więc pewnie jeszcze dzisiaj 450 przede mną. Natomiast sam fan i możliwość spotkania się z wami i całej akcji pokazania auta i tak dalej, to jest wrażenie bezcenne. Zastanawiam się tylko jeszcze, i to mimo, że teraz odpowiedzcie, bo do końca jeszcze kawałek odcinka. Zastanawiam się jeszcze, czy sekcji zwłok na szybko nie robić, bo to byłoby bez sensu. Czy po prostu tak chłopaki z urlopu wrócą, bo ja dzisiaj wracam i cały warsztat ma 2 tygodnie urlopu. Więc ja w poniedziałek wyjeżdżam dalej też na urlop ostatni tydzień. I zastanawiam się, czy przypadkiem, jak chłopaki nie wrócą, to nie zrobić sekcji zwłok, albo samemu jak wrócę, żebyście nie czekali, wyjmę motor sobie na działce. Na działce zostawię to auto. Jak wyjmę sobie motor na działce, to po prostu na działce zobaczymy, co tam się stało. No bo jakby w tym odcinku to chyba nie ma sensu, nie? Jakby ja nawet nie mam kiedy tego zrobić, bo mówię, no zaraz wyjeżdżam. Dla mnie to nie problem, no kobyłki są, narzędzia są. Nowy motor jest. Dobrze, Google, będę się kierował na wschód. Dajcie znaka, czy po prostu zrobić osobny odcinek w takiej dokładnej sekcji zwłok, co tam się stało, nie? Więc to by było chyba najfajniejsze, co może być. Dobra, słuchajcie. 3 minutki, dobra. Jadę. Jezus, jak jestem przemęczony. Ale jaki szczęśliwy. To jest fajne, że jestem szczęśliwy. No i że jestem zasypany kasetami, to jest przeszczęśliwy, bo ja mam dużo starych aut, wiecie, 8, 5 i tak dalej, więc mam Mallorca Hits, Disco Magic, Bogdana Smolenia, gdzieś mam The Best Of, słuchajcie, klasyka, mam Janusza Laskowskiego, cieszę się z takich rzeczy, no poznałem dużo fajnych ludzi, więc jest dobrze. Tak, wiem, to nie kręcenie śrubek i tak dalej, ale kręcenie śrubek też będzie. W sumie cieszę się, bo łącznie spotkałem się z ponad 1000 widzów na spotkaniach i po trasach myślę, że z 1500 osób zbiłem piątkę, co daje nam 10% z 1,5 miliona, to jest 150 tysięcy, 1% z 1% widzów. O, z 10 to już bym nie przeżył. No dobra, prawie godzinka za mną. Stwierdziłem, że muszę zatankować. 640 km zrobiłem na tym baku. Ale do końca baku jeszcze daleko, nie? Tylko, że auto teraz więcej pali. Chyba samo przez się rozumie. Już naprawdę wszystko mi jedno. Już to, czy podstukuję, czy nie. Jakby bardzo dużo rzeczy mi wszystko jedno. Po prostu chcę już wrócić do domu. I tyle. Natomiast cieszę się naprawdę. Za każdym razem będę tylko twierdzał, że się udało chociaż zrobić te 5 dni. Dzisiaj oleju już się oczywiście zapala. Gdzie pamiętacie z początku w odcinkach, to trzeba było paręset kilometrów. Natomiast teraz się już zapala cały czas. Więc... Yeah.
trudno. 50 litrów weszło, co oznacza, że spalił na 640 km niecałe jakieś 8 litrów, czyli więcej pali niż palił na początku. No ale to jakby normalne, nie powtarzajmy tego tematu. Całą drogę marzyło mi się zawiesić tu choinek zapachowych. O, to jakie BMW bez choinki zapachowej, prawda? Nie będę wam zasłaniał, teraz lepiej. I moja ulubiona waniliowa wjeżdża do tyłu. Co tak na smrodze w aucie, żeby nie było czuć fajkami. No i co z tego, że czuć fajkami, jak całe wnętrze będzie wyprute. Właśnie taki jest case, że jak teraz wrócę i będę w Bieszczadach, to już będę odzwaniał firmy podwykonawcze, a dużo ich nie będzie, bo raptem wnętrze tylko i audio, chyba że audio sami zrobimy w ogóle, w sumie z Adrianem mogę zrobić. No zobaczymy, ale pomysłów mam co niemiara, jeszcze muszę przedyskutować z chłopakami temat, a jakby zrobić na przykład tempomat, a tamto, czy to jest w ogóle wykonalne, bo w niektórych autach jest to proste, w niektórych nie. Dobrze, fruwaj łysy, zeruj sobie, o. 2600 km za mną. To jest chory łeb. Ten. Skoro się już wyspał, choć trochę, to już zaczął kminić. I dzwonię do dyrektora, do kierownika BMW Bawarii. Mówię, temat jest. Trzeba będzie zobaczyć, ile kosztuje nowy silnik. No, ja wiem, że taniej wyremontować. I fajniej. Znaczy, ten drugi, co kupiłem. Ale ja sobie tych silników mogę zbierać, one mi się przydadzą. Ale dlaczego pomyślałem o nowym salonu? Bo to już by świadczyło o tym, że będzie gruba fura. A najważniejsze jest to, że zamontowany zgodnie ze sztuką, czyli z etką, którą bym miał, śrubkami, nakrętkami i tak dalej, i zalany właściwym olejem, powoduje to, że ktoś, kto wygra ten samochód, będzie miał dwuletnią gwarancję na silnik fabryczną. Piękne. Na prawie 25-letnim aucie. Nie, co ja gadam. 9,6. 9,6 to jest 4 lata i 20, 24, 26 lat. To jest klimat. I to mi się podoba. Muszę wysłać tylko numer wina. Nie mam przy sobie, ale to jest kierunek, w którym będę zmierzał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale już się jaram. Już widzę, jak jadę zamówić nowy silnik, nie? Ale bym gafę strzelił. Jest 10:30. 270-300 km za mną. Dziwne dźwięki wydaje silnik, ale co ciekawe, kontrolka zgasła. Pewnie od jazdy na SC i na autostradzie. Ale słuchajcie, to jest dobry kierunek, to co powiedziałem przed chwilą. Natomiast co, no cała wycieczka też fajnie, bo cała ta impreza, cały ten objazd na Smalcu zrodził w głowie, że to nie będzie zwykły projekt. Fajnie, że są tacy ludzie właśnie jak Adam na przykład z Mubi i całe to wszystko było też tutaj reklamowane, sponsorowane też przez Mubi, dlatego że Mubi wchodzi z nową usługą, ale to jeszcze ta usługa się klaruje cenowo. Natomiast jest to kilkadziesiąt złotych miesięcznie, tak zwane Mubi Plus. Jeżeli faktycznie to się sfinalizuje tak, jak ma być, to będzie petarda, ja już mówię. Wyobraź sobie, że kupujesz za 20, 30, 40 zł miesięcznie, no dużo, niedużo, mało, nie mało, pakiet w Mubi Plus i ktoś w Ciebie wiedzie i Ty zgłaszasz szkodę od razu do Mubiego, Mubi sobie zlikwiduje tą szkodę, zgłasza, daje Tobie od razu auto zastępcze tej samej klasy, podstawia na miejsce, załatwia sprawę w warsztacie i tak dalej, i tak dalej. No coś po prostu pięknego. Natomiast są to warsztaty premium, więc wszystko będzie czarno na białym rozliczone i to już lada moment startuje. Poza tym oczywiście Mubi dalej jako porównywarka ubezpieczeń OC/AC oferuje zwrot 150 zł przy zakupie ubezpieczenia, a jest to fajne, konkurencyjne, bo no powiem szczerze, no jakby ja korzystałem, Stasiu korzystał, pracownicy korzystali i nie dość, że w przypadku na przykład mojego Clio, który muszę cały czas ubezpieczać, choć już niedługo, bo nastąpi jego destrukcja wreszcie, no to już wychodziło taniej niż to, co na przykład oferowany mi agent mój. To był problem, a jeśli do tego dorzucić 150 zł, się okazało, że zamiast 800-900 zł rocznie, to płacę teraz 400 zł, nie? Więc to już był duży progres. Skręć w lewo. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, link do Mubiego macie w opisie. Na
Natomiast do całej akcji plus, tak jak już ta akcja ruszy, to będę Was informował z ekranu. Natomiast może być też taka szansa i taki case, że to wszystko, co tu się będzie działo, będzie dobrze dosponsorowane i dlatego ten projekt będzie taki syty. I słuchajcie, no jakby bez sponsorów to ja mogę dużo, bo ja też dużo pieniędzy wydaję na projekty, ale no bez sponsorów to byłoby fajne, ale nie byłoby takie syte, więc dobra, ja idę tam, gdzie król piechotą chodzi. Wiecie czemu? Bo już mi oczami wychodzi i zaraz wracam do Was. Przez sekundę, zanim poszedłem tam, gdzie król piechotą chodzi, to jarałem się, że kontrolka zgasła, ta? Ona się przepaliła po prostu. Widzicie? Nawet przy uruchamianiu silnika nie pojawia się kontrolka oleju. Spaliła się po 3000 km. Będzie trzeba pamiętać, żeby wymienić profilaktycznie żaróweczkę w kontrolce. Aj! 11.15, 400 km za mną, 80 przede mną, a to oznacza, że przebiłem 3000 km na szmalcu. Wyjeżdżałem mając 205 tysięcy, mam teraz 208 tysięcy. I kurde, przyznam, że całe życie mówiłem i nawet na YouTubie mówiłem, że BMW czterocylindrowe to nieprawdziwe BMW i w ogóle, no bo wiecie, gang 6 cylindrów, jak ktoś nie miał, a jest fajny głos, ale te cztery cycki też dają radę. To cztery cycki są spoko. Skręć w prawo. A już w ogóle spokój się uspokoiłem, kiedy kontrolka się przepaliła. Wtedy, wiecie, jakby nie ma kontrolki, nie ma problemu, nie? Jak zaklejanie taśmą check engine'a. Działa na wyobraźni. 12 do domku 50 minut i jednak się naprawiła kontrolka. Ale już fajnie grzechocze. Już fajnie grzechocze dół. Czyli paneweczki. Paneweczki. Dzień dobry, paneweczki. Ej, już jestem u siebie na wsi. U siebie na wsi jestem. Ze Stegny. Słuchajcie, radość milion. Teraz to już dopcham ten kilometr. 6 dni, 3100 km i nie chciał się zamordować nawet na odcięciu. Ale wiecie, kto mnie tu wita? Najwspanialszym synek na świecie. Cześć. O tak, dawaj łapę. No a nie, tak? Dawno taty nie było. Tydzień taty nie było. Słuchajcie, zaraz będzie podsumowanie. Najpierw się to może powitać. Tak. Taki trochę przymuł jak ja, nie? 95 kg synka. Co to ma z kanałem motoryzacyjnym wspólnego? Nic. Głaszczę psa, mogę? Dobra, no zaraz podsumujemy. Muszę się rozpakować. I tyle. No właśnie, postawiłem go z dwoma najlepszymi dupeczkami, jakie mam na działce. Tak, tak. Tak, jak ktoś nie ogląda vlogów, to takie rzeczy są. A tu specjalna wiata dla Toytoya mojego. Podsumowanie. No właśnie, zanim zrobimy podsumowanie, bo... to teraz już żyję. Zanim zrobimy podsumowanie, to słuchajcie, to powiedziałem, że jeszcze okazje Allegro będą. I to jest fajna strefa moto, fajne rzeczy dla Was się dzieją, więc posłuchajcie. No i właśnie, słuchajcie, kochani, Allegro. Co z Allegro ciekawego? Pamiętacie, jak niedawno goniliśmy się do wakacji? No właśnie, teraz już jesień, czyli... Strefa okazji Moto Allegro przygotowuje Was, kierowców, Was, widzów, na jesienne porządki w samochodach. A na co warto zwrócić uwagę? Podczas przygotowań pojazdu do jesieni, a tym bardziej jeszcze chcę to powiedzieć, że już do zimy tak naprawdę za parę miesięcy, to z pewnością oświetlenie i o tym będę przypominał co roku. Ile odcinków nie zrobiłem, jak ważne są żarówki, jak ważne jest ustawienie świateł, czy układ hamulcowy, czy zawieszenie, czy układ kierowniczy. I tutaj w formule zrób to sam, musimy się zachować i pochwalić po raz kolejny takie wspólne dziecko, które stworzyliśmy z Allegro, czyli TechDoka. To jest taka dobierarka części, która jeżeli podasz prawidłowo model samochodu, moc silnika, wszystkie dane, tak jak tutaj Wam się wyświetla, umożliwia Wam dobranie asortymentu
centralnie pod wasz model samochodu i wtedy możecie dobierać te części. Jak to działa? To jeszcze raz łopatologicznie. Wybieracie kategorię, która was interesuje, markę pojazdu, model, typ. Po wypełnieniu tych pól pojawia wam się dopasowanie oferty. Jeśli do końca nie jesteście pewni, czy wpisaliście poprawne informacje, po prostu, ale to po prostu sprawdźcie dla pewności dane w dowodzie rejestracyjnym. W dobierarce części macie ogromny wybór asortymentu w atrakcyjnych cenach z dostępem do części oryginalnych i uwaga, prosto od autoryzowanych dealerów, a także szeroki wybór zamienników, czy, no właśnie, części regenerowanych oraz używanych. Wszystkie sznurki macie w opisie. No i dobra, w podsumowaniu mogę powiedzieć tyle. Następny odcinek, który planuję, to już jest, słuchajcie, bo ja wróciłem, jeszcze jest sierpień, wy to oglądacie już we wrześniu, zatem kiedy to oglądacie, to samochód już wjeżdża na warsztat. Ciszko, Bobku, ciszko. Samochód już wjeżdża na warsztat, a w związku z tym, że wjeżdża na warsztat, to pierwszy odcinek, który wyjedzie, to będzie sekcja silnika. Więc zrobimy sekcję silnika, jak pancernym jest ten silnik, jak bardzo się uszkodził, jak wiele metalu z niego wyfrunęło, jak się obierały panewki, czy na wale, czy główne, to zobaczymy. Następny odcinek, i tu już będę leciał z dużym tempem, żebyście wiedzieli. Następny odcinek, który zrobię, to rozbierzemy to auto, zakreślimy plan działań, jaki jest. Zakreślimy plan działań na przebudowę tego samochodu, bo miało być nic, a będzie srogo. Więc ja już wiem, że zostanie sama skorupka praktycznie z tego auta. No i potem ostatni odcinek finałowy to będzie taki, w którym już pokażę wam to auto zrobione. To auto pokażę wam zrobione i rozpocznę tym samym konkurs na to, żeby ktoś wygrał to auto. Ja myślę, że budżet na ten samochód to już nie będzie tak, planowałem 20-30 tysięcy, tylko to będzie jakieś 50-80 tysięcy, do 100 tysięcy nawet, jeżeli się uda, i myślę, że komuś sprawi to frajdę. Natomiast takie w głowie mi się jeszcze jedno uknuło spostrzeżenie. Czy przypadkiem nie chcielibyście, żeby zrobić z wami przed emisją odcinka? Wyobraźmy sobie, że auto będzie skończone, już prezentacja nagrane, tam na którąś niedzielę będzie emisja odcinka i załóżmy, że dzień przed emisją odcinka, w sobotę, gdzieś w Kościerzynie, może potem 4K Garage, albo może gdzie indziej, zrobilibyśmy prezentację auta przedpremierową, taki pokaz po prostu, żebyście zobaczyli. Nie wiem, to dajcie znać koniecznie w komentarzu. Przede wszystkim, żeby to miało sens, ręce i nogi, kciuk w górę, komentujcie, udostępniajcie, niech to się niesie, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, no i napiszcie, jeżeli chcecie tą prezentację, to napiszcie prezentacja. No jeżeli chcecie więcej spotkań z widzami, zapraszam do poprzedniej niedzieli, do dwóch niedziel wstecz, do dwóch, ta jedna i ta, co teraz będzie, no bo odcinek z Patrykiem Mikiciukiem, w którym Patryk rzucił wyzwanie, w której jeżeli wy widzowie zagłosowaliście, no to ja będę musiał małą puszką przejechać Polskę dookoła. Było mi niezmiernie przyjemnie, zrobiłem to tylko i wyłącznie dlatego, że nie byłem pewny, że przejadę to na smalcu, bo tego akurat nie byłem pewny, na oleju roślinnym byłem pewny, bo znam konsystencję. Dobrze, ale już spokojnie, nie zjedz pana. Oleju roślinnego znam konsystencję. Oleju roślinnego znam konsystencję, więc tak to wygląda. Natomiast ze smalcem, no to wiecie, no udało się 200, mówię, to jedziemy w Polskę. Ale to tak naprawdę było tylko po to, żeby spotkać się z wami. Udowodniłem sobie, że da się, owszem, no dobrze, no ale po co to robić, skoro motor się zatarł. Udowodniłem to sobie, że dobrze, da się, i spotkałem się z wami. To było najcudowniejsze, co mnie spotkało w tym roku, jeżeli chodzi o eventy z widzami. Byliście naprawdę zarąbiści. Dziękuję wszystkim. Dziękuję Bieszczadom, dziękuję Zakopanemu. Dziękuję Prudnikowi i przede wszystkim Kostrzynowi nad Odrą i wszystkim tym, którzy zaczepiali się mnie po trasie, bo to są, jak to Zenek śpiewał, już teraz Zenek to mi w głowę wszedł, bo to są piękne chwile. I mam nadzieję, że takich chwil będzie więcej w przyszłym roku. Dobrze, ja się biorę do roboty, jeszcze jeden tydzień urlopu i wjeżdżam na pełnej, więc widzimy się, do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkie linki macie w opisie do wszystkiego, nawet macie do Facebooków, do Instagramów, do garażu, do warsztatu, do wszystkiego. Każda informacja, jaką byście chcieli zapytać, znajduje się w opisie każdego filmu na YouTubie. Robi to Monika, robi to ja, robi to Stanisław, robi to masa ludzi, żebyście nie musieli szukać. Wraca też od września mechanika polowa, bo no, jak miałem robić, jak mnie po prostu nie było. Co, Bobo? Co, Bobo? Nie krzycz! Dobra, nie przedłużam. Miłej niedzieli. Idę odpocząć. Znaczy, pierw zgram wszystko na dysk. Trzymajcie się. Cześć.